Wiele osób zastanawiało się, co to za tytuł taki mocny. Nie? Nie bądź szatanem. Nie bądź szatanem. Co to znaczy nie bądź szatanem? Jak to chrześcijanin może być szatanem? Zbawiony człowiek? Może być diabłem? Odpowiedź na to pytanie uzyskamy na końcu kazania. Także będzie to nagroda dla wytrwałych. Zapraszam wszystkich do tego, byśmy dzisiaj byli skoncentrowani i wytrwali do końca, bo tam usłyszymy w ostatnim zdaniu odpowiedź. A może ona się będzie przewijać przez to kazanie, więc tym bardziej warto słuchać i zastanawiać się nad Słowem Bożym. A dlaczego? No bo dziś wracamy do księgi, a w zasadzie Ewangelii według świętego Mateusza, kochani, 16 rozdział. Otwórzmy proszę swoje Biblię na tym fragmencie. Ewangelia według Mateusza, rozdział 16. W ubiegłym tygodniu skończyliśmy studium słowa na wersecie 18, tak? I dzisiaj przeczytamy od 19 do 23 i potem porozmawiamy chwilę na ten temat. Mateusza, rozdział 16, wersety 19 do 23. Czytamy tutaj tak. Jezus mówi dalej do Piotra: i dam ci klucze Królestwa Niebios, i cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie związane i w niebie, a cokolwiek rozwiążesz na ziemi, będzie rozwiązane i w niebie. Wtedy przykazał uczniom swoim, aby nikomu nie mówili, że On jest Mesjaszem. Od tej pory zaczął Jezus Chrystus tłumaczyć uczniom swoim, że musi pójść do Jerozolimy, wiele wycierpieć od starszych arcykapłanów i uczonych w piśmie, że musi być zabity i trzeciego dnia wzbudzony z martwych. A Piotr, wziąwszy go na stronę, począł go upominać albo karcić, jak mówią inne przekłady, mówiąc: miej litość nad sobą, Panie, nie przyjdzie to na Ciebie. A on, obróciwszy się, rzekł Piotrowi: idź precz ode mnie, szatanie. Jesteś mi zgorszeniem, bo nie myślisz o tym, co boskie, lecz o tym, co ludzkie. Dzisiejszy fragment Słowa Bożego jest kontynuacją nauczania sprzed tygodnia. Jak na pewno pamiętamy, żeby poruszyć kontekst, to wersety 13 do 18 powiedziały nam, że największym objawieniem, jakie człowiek może odzyskać, tak, od Boga, otrzymać od Boga, jest objawienie Syna Bożego, prawdy o Synu Bożym przez Boga Ojca. I bez tego duchowego objawienia człowiek nie jest w stanie wyznać wiary w Jezusa, która potwierdzałaby nowe narodzenie. Jeżeli Bóg nie przyjdzie do twojego życia, mówiąc inaczej, jeżeli Bóg Ojciec nie otworzy ci serca, nie otworzy ci umysłu, to możesz sobie wierzyć w Jezusa, jakiego chcesz, ale nie będzie to Jezus Biblii. To musi zrobić tylko Bóg Ojciec. Dlatego w Jana 6 rozdziale czytamy, tak? Nikt nie może przyjść do mnie, jeżeli go nie pociągnie, nie elko, mówi Greka, Ojciec, który mnie posłał. A elko to wyrwie, pociągnie, siłą przyprowadzi, na siłę weźmie. Dzisiaj ludzie słyszą: łaska, jaka łaska, na siłę, to Bóg nikogo nie zmusza. Naprawdę? Zajrzyjmy do Greki. Zajrzyjmy do Greki. I tutaj na przykładzie apostoła Piotra on wyznaje publicznie, jak pamiętamy, że Jezus jest Chrystusem i Synem Boga. I na tym przykładzie widzimy bardzo wyraźnie tą wielką prawdę doktryny chrześcijańskiej, mówiącej o tym, że dzieło zbawienia człowieka jest od początku do samiutkiego końca dziełem kogo? Boga. Nie jest dziełem naszym. Bóg nie patrzy na to, czy ty żeś się zdecydował pójść za Nim, czy ty go tam wpuściłeś do serduszka, kiedy on pukał. I te inne dziwne rzeczy, które się dzisiaj głosi. Bóg, jak ma kogoś wybranego przed założeniem świata, to zrobi wszystko, żeby ten człowiek tak czy owak się nawrócił. I o tym mówi Słowo Boże. Także Bóg nie patrzy na rzekomą wolną wolę człowieka, na twoje dobre uczynki, na twoje dobre życie, nawet na twoje grzechy nie patrzy, ile ty byś ich nie popełnił. Jeżeli cię wybrał, to cię wybrał i cię pociągnie skutecznie do swojego Syna. Biblia wyraźnie naucza nas o skutecznej łasce. Nie o łasce zachęcającej, bo o łasce zachęcającej, oprócz zwiedzionych kościołów ewangelicznych, głosi też Kościół katolicki, a to z powodu Soboru Trydenckiego, o którym mówiliśmy kilka kazań temu.
Więc wszelkie takie nauczania są niechrześcijańskie, w ogóle nie mają nic wspólnego z Chrystusem i z Ewangelią. Biblia uczy o skutecznej łasce, czyli o łasce, dzięki której Boży wybrani są skutecznie pociągani przez Ojca do Syna. Czyli tak konkretnie, tak naprawdę, nie tak, no chodź Marcinku, zapraszam Cię, tylko naprawdę jak Bóg chce, to jak Cię weźmie za czuprynę, kiedyś mi jeden taki człowiek powiedział, Radek, jak Cię Jezus Chrystus złapie już za czuprynę, to Cię nie puści do końca życia. I to jest prawda, nie? On nas trzyma w swoje ręce. Biblia mówi, że nikt nie wyrwie go, tego człowieka, z ręki mojej, mówi Jezus, a za chwilę dodaje, i z ręki Ojca, bo ja i Ojciec jedno jesteśmy. Więc jeżeli jesteśmy skutecznie wyciągnięci dzięki Bożej skutecznej łasce do Syna, to jesteśmy skutecznie też wyrwani z królestwa ciemności. Pamiętacie taki werset, Kolosan 1, 13, tak? Wyrwani z mocy ciemności i przeniesieni do królestwa Syna. Nie na chwilę, nie na niby, nie, no zobaczymy, jak Ci tam pójdzie w tym życiu, tylko to zrobił Bóg. Czy Bóg się myli? Nie. Więc jeżeli Bóg się nie myli, to znaczy, że jeżeli Cię pociągnął do Syna, to wiedział, co robi. A wiedział, co robi, bo znał swój plan. Nie wiedział, jaki Ty będziesz, bo Ty jesteś byle jaki, Ty jesteś grzesznikiem. Każdy z nas jest grzesznikiem. I nie ma co tutaj dużo mówić. Dlatego Biblia mówi, Galacjan, tak? 2,16. Z uczynków zakonu nie będzie zbawiony nikt. Jakby Bóg miał patrzeć na nasze dobre uczynki, no to sorry. To pusta sala, tak? Powinna się znaleźć i tyle. Dlatego Bóg zbawia ze względu na siebie samego, ze względu na swoją miłość do Ciebie, a nie ze względu na to, że Ty jesteś taki och, ach, ojojoj i jeszcze nie wiadomo jaki cudowny i wspaniały. Bo Ty żeś się zgodził. Na co Ty żeś się zgodził? Jak Tyś martwy duchowo, nie? Więc skuteczne narodzenie, skuteczna łaska, skuteczne wyrwanie, a to oznacza, że Twoje zbawienie jest skuteczne, czyli jest wieczne. Tak jak Chrystusa ofiara była złożona raz na zawsze, to dzięki tej raz na zawsze złożonej ofierze Twoje zbawienie jest wieczne i nieutracalne. Jeżeli ktoś twierdzi inaczej, to się po prostu myli i musi się nawrócić. Natomiast dzisiejszy fragment, zobaczcie, ukazuje nam kolejne prawdy na temat Bożej suwerenności, bo idziemy dalej w tym temacie. Dzisiaj udzielimy odpowiedzi w zasadzie na trzy bardzo ważne pytania, które wynikają z tego tekstu. Po pierwsze, co oznaczają klucze królestwa, o czym mamy w 19 wersecie? Po drugie, dlaczego Jezus zabrania ludziom mówić o tym, że On jest Mesjaszem, w wersecie 20? No i dlaczego po tych wszystkich wspaniałych wydarzeniach, w których Piotr bierze udział, nagle Jezus patrzy na niego i mówi, idź precz, szatanie. To dziwne. Po takich wydarzeniach. Więc porozmawiamy na ten temat. Kochani, ale zacznijmy od początku. Zobaczcie werset 19. Czytamy tutaj bardzo ważny fragment Bożego Słowa, który brzmi, Jezus mówi do Piotra, i dam Ci klucze Królestwa Niebios i cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie związane i w niebie, a cokolwiek rozwiążesz na ziemi, będzie rozwiązane i w niebie. No właśnie, czym są klucze Królestwa? Oto jest pytanie. No mówiąc najkrócej, do czego służą klucze? Do otwierania, tak? Albo do zamykania. Jak wychodzisz dzisiaj z domu, wszedłeś na nabożeństwo, to pierwsze co, klucze mam, ok. Zamknąłem mieszkanie, jeszcze sprawdziłem 3 razy, czy tam zamknięte. No bo one do tego służą. Więc klucze Królestwa Niebios też służą do otwierania i zamykania. Pojawia się pytanie, czego? I przez kogo? Więc klucze królestwa są takim dobrym zobrazowaniem umiejętności otwierania i wyjaśniania prawd Ewangelii o Królestwie Niebios, mówiąc najkrócej. Innymi słowy, gdy Piotr otrzymuje obietnicę kluczy królestwa, to w istocie Jezus obiecuje mu, że otrzyma on niezwykłe umiejętności do głoszenia Ewangelii o Królestwie Niebios, czyli do otwierania jakby przed ludźmi prawd Ewangelii, które dotąd były przed nimi zamknięte. Dostał klucze, otworzył. I zobaczcie, czy tak nie jest. Kiedy czytamy Dzieje Apostolskie, to kogo najpierw widzimy w pierwszych rozdziałach? No Piotr. Piotr staje, Piotr decyduje, Piotr mówi, tak? Bo on jako pierwszy, Bóg mu dał tą możliwość, pobudził jego serce, on jako pierwszy, jak powiedział kazanie, no to tam powiedział. Nie? Zaczął od wymordercy. Nieźle. Jak dzisiaj byś zaczął kazanie od wymordercy, no to tak, zaraz ten brat nie ma miłości. Absolutnie. Ale zobaczcie, Piotr
stanął i od razu zaczął głosić prawdziwą Ewangelię. On nie mówi, wiecie, Bóg was kocha, Bóg was błaga o to, żebyście przyszli do Niego i tak. Nie, on powiedział, jesteście mordercy, jesteście grzesznikami, idziecie do piekła. Na to Chrystus umarł i zmartwychwstał, żebyście żyli. I ten, kto był wybrany, od razu wiedział, że to do Niego. To było skuteczne powołanie. Więc zobaczcie, Piotr bierze te klucze i zaczyna otwierać drzwi. Mało tego, bo dzieje zaczynają się, że on poszedł do Żydów. Ale potem, kiedy dochodzimy do rozdziału 10, to do kogo idzie? Dokładnie, do pogan, z których Korneliusz jest pierwszy. I kiedy on jeszcze się tam miota z tą decyzją, jak tam do pogan mam iść i tak dalej, Bóg już wcześniej daje mu wizję, tak? Prześcieradło albo płótno lniane, mówi Biblia, zstępuje z nieba i tam są zwierzęta czyste i nieczyste. I głos z nieba mówi, Piotrze, bierz, zabijaj i jedz. A on, nie, w życiu nigdy nie zjem nieczystego, tak? Bo jestem Żydem i w ogóle i tak dalej. Trzy razy Jezus mu mówił do tej głowy, bierz, zażynaj i jedz. Trzy razy. Po czym przedmiot został zabrany, Piotr się drapie w głowę, co się dzieje? A tu do drzwi. Dzień dobry, żołnierze, przyszliśmy po Piotra, bo Korneliusz się modli i wzywa go i tak dalej. Piotr dopiero oczy zrobił. Kiedy tam poszedł, stanął, mówił, wow, teraz już wiem, że w każdym narodzie, to znaczy też u pogan, Bóg ma swoich wybranych. I o to tutaj chodzi, więc zobaczcie, nie tylko otworzył drzwi, w zasadzie Ewangelię przed Żydami, ale otworzył ją przed kim? Przed poganami. Przed poganami. I w tym momencie spełniło się proroctwo, na pewno pamiętacie, Ewangelia Jana 10:16, nie mamy tego tutaj przygotowanego, ale tam Jezus powiedział, mam i inne owce, czyli drugie owce, jak mówi Greka, które nie są z tej owczarni, te również muszę przyprowadzić, tak? I będzie jedna owczarnia i jeden pasterz. Więc pierwsze owce to Izrael, naród żydowski, do których przyszedł Jezus, a drugie owce to poganie. To poganie. Nie jakieś inne wymysły ludzkie. To są poganie, którzy dołączyli do Żydów, tak? I nastała jedna owczarnia i jeden pasterz. I te owce są skupione wokół jednego pasterza, którym jest Jezus Chrystus. Widzimy więc, że klucze królestwa były bardzo dobrym symbolem, takim obrazem otwierania prawd Ewangelii przed ludźmi, którzy są powołani przez Ojca do Syna. Dlatego Piotr nie jest odźwiernym bram niebieskich. Wiecie, tak ludzie dzisiaj sobie wyobrażają Piotra, tak? Że siedzi na chmurach taki Piotr z brodą, trzyma w ręku klucze, tak? I ludzie idą do nieba. I jednych wpuszcza, a drugich nie wpuszcza, tak? Nawet są piosenki, wiersze, tam, wiecie, bajki Walta Disneya, że tam Piotr z kluczami, ktoś mu te klucze tam ukradł, wiecie, historie tam dziwne. Ale to nie jest w Biblii. Tego nie ma w Biblii, okej? Okay? Kluczy do niebiańskich bram nie ma również tak zwany papież, ponieważ ten człowiek głosi inną Ewangelię, innego Jezusa i innego ducha. Nauczanie katolicyzmu jest w niemal każdym punkcie przeciwne nauczaniu Słowa Bożego. I wiecie, to, że ktoś sobie na herbie, tam na fladze wyhaftował klucze i mówi, no tu ja jestem klucznikiem, to nic nie znaczy. Może sobie co innego wyhaftować. Nie ma znaczenia. Nie ma to żadnego znaczenia. To nie jest o człowieku, który mówi werset 19. Klucze królestwa to klucze Ewangelii o Królestwie Niebios. To klucze właściwej interpretacji Słowa Bożego. Dlatego dając te klucze apostołom, Jezus pokazuje, że wszelkiej interpretacji Słowa Bożego mieli dokonywać tylko i wyłącznie kto? Apostołowie. Apostołowie, bo to, że Piotr dostał, to za chwilę w Mateusza 18 czytamy, że tam wszystkim dał te klucze. A Jan 20 i tak dalej rozwija ten temat, każdy dostał. Ale że Piotr się wyrwał do odpowiedzi, no to do Piotra Jezus mówi, nie? Ale trzeba wziąć całą narrację Słowa Bożego. Więc to jest bardzo ważna rzecz, drodzy. Dlaczego? Wiecie, dzisiaj jest taki pogląd. Bracie, bo ja mam takie zrozumienie Słowa Bożego. Ty masz inne, ja mam inne. Czy to jest prawda? Czy to tak może być w Kościele? 1 Koryntian 1,10 mówi, abyście byli jednej myśli, jednego zdania, jednego umysłu i tak dalej. Dlaczego dzisiaj w kościołach nie ma jedności? Odpowiedź jest bardzo prosta. Ponieważ każdy wziął się do interpretacji Biblii po swojemu. I gdybyśmy wrócili wszyscy do interpretacji, którą zrobili apostołowie, tu nie byłoby żadnych problemów. Bo Jezus nie powiedział tobie, że ty masz interpretować Słowo Boże. Tylko dał klucze apostołom.
nie tobie. Dlatego Kościół Efezjan 2:20 jest budowany na fundamencie apostołów i proroków starotestamentowych, tak? Gdzie fundamentem, gdzie skałą jest kto? Jezus Chrystus. Tam nie ma mowy o tobie, że masz sobie wziąć Biblię, w sobotę przy kakao sobie przeczytać i sobie zinterpretować. Bo wtedy są dziwne nauki. Bardzo dziwne nauki. Naprawdę. Ludzie twierdzą, że mogą mieć nowe proroctwa, nowe sny, nowe doznania, wizje, języki jakieś dziwne. Dlaczego? Dlatego, że nie trzymają się wykładni, którą zinterpretowali apostołowie, do której mieli prawo jedynie i wyłącznie apostołowie Jezusa Chrystusa. Więc zobaczcie, dalej czytamy w tym wersecie, że Piotr i apostołowie mieli związywać i rozwiązywać, tak? Co to znaczy? Związać, rozwiązać. To jest prawo od samego Jezusa do określania tego, co jest zgodne z Ewangelią Jezusa, a co nie jest zgodne z Ewangelią Jezusa. Najprościej. I gdy w pierwszym wieku pojawiały się problemy, i czytamy o nich w listach, na przykład problemy obrzezywać się, czy się nie obrzezywać, tak? Albo zabraniać jakiś świąt, czy nie zabraniać jakiś świąt. Albo co jeść, czego nie jeść. Kiedy jeść, kiedy nie jeść, tak? Albo jak rozumieć proroctwa z psalmów, z Izajasza, z Jeremiasza i tak dalej. To kto decydował o tym? Apostołowie. Oni się razem gromadzili, mieli klucze, właśnie to jest ta mądrość, to prowadzenie Ducha Świętego indywidualne i oni mówili Kościołowi coś, co, uwaga, Kościół wiązało, tak? Czyli byli związani tą nauką, bo było to już związane w niebie, czyli jak w niebie, tak i na ziemi. Albo rozwiązywało pewne problemy, które wynikło. Tak? Dlatego Jezus mówi, że klucze są do zawiązywania, czyli doktryn chrześcijańskich, i rozwiązywania problemów, które niezrozumienie tych doktryn mogłoby spowodować. Bardzo proste. Tak? Idziemy dalej. Werset 20. Mateusz 16:20. Wyświetlmy. Czytamy dalej tak. Wtedy przykazał uczniom swoim, aby nikomu nie mówili, że on jest Mesjaszem. No i teraz pojawia się pytanie. No dlaczego? No dlaczego, tak? Z jednej strony Jezus mówi, idźcie, głoście Ewangelię, przybliżyło się Królestwo Niebios, no a za chwilę z drugiej strony mówi, tylko nic nie mówcie o tym, że ja jestem Mesjaszem. Czy jest to jakieś zaprzeczenie? No cóż, Biblia zaprzeczeń nie ma, tak? Zaprzeczenia mogą być w nas, w naszym niezrozumieniu Słowa Bożego. Więc jednym z powodów takiej decyzji Pana Jezusa był fakt, że wszystkie proroctwa dotyczące Jego ziemskiej egzystencji miały realizować się dokładnie w takim czasie, jaki wyznaczył na to Bóg w swojej suwerenności. Chodzi o to, że nikt nie mógł przeszkodzić Bogu. Nikt nie mógł pokrzyżować Jego planów. Dlaczego na przykład Jezus w pewnym momencie ucieka? Tak? Chcą Go obwołać królem? Ucieka. Dlaczego? Bo miał być obwołany królem, kiedy wjechał na oślęciu, a nie kilka miesięcy wcześniej. Tak? O to chodzi. To po pierwsze. Po drugie, musimy pamiętać, że apostołowie nie mieli jeszcze darów i zdolności do tego, by publicznie bronić doktryn dotyczących osoby Mesjasza. Dlaczego? Ponieważ nie zostali jeszcze do tego uzdolnieni przez Boga Ducha Świętego. Jak dobrze pamiętamy, dopiero nastąpiło to w dniu Pięćdziesiątnicy, podczas tak zwanych żydowskich zielonych świąt. Tak? Duch Święty uzdolnił apostołów oraz udzielił im niezbędnych narzędzi, by szli na cały świat jako świadkowie Jezusa i głosili prawdę o tym, kim On jest. Dlatego wszelkie dzisiejsze nauczania, że gdzieś tam kiedyś na Azusa Street znowu Duch Święty wylał się i... To nie jest biblijne nauczanie. Przykro mi. Trzeba się nawrócić z tego. Wrócić do Słowa Bożego. Duch Święty został udzielony apostołom, żeby dać im narzędzia, żeby wręczyć te klucze, by mogli coś z tym zrobić. Stąd powstały proroctwa, które były potem spisywane jako Słowo Boże. Było wyjaśniane na pismach, co znaczą proroctwa. Tak? Były nowe języki ludzkie, które posłużyły jako narzędzie do otwierania tymi kluczami, tak? Prawd Ewangelii przed tymi innymi ludźmi. Oni po to dostali to wszystko, żeby poszli na świat i głosili we wszystkich językach, kim jest naprawdę Jezus Chrystus. I jak Duch Święty coś robi, to robi. Założył fundament, idziemy dalej. Nie ma co wracać, nie ma co kombinować, próbować dostosować Biblii do naszych czasów na zasadzie, albo mi to pasuje, bo tak jest, bo ktoś tak naucza. Nie, no, albo się trzymamy słowa, albo się nie trzymamy słowa. I zobaczcie, to jest kolejny dowód na to, że Bóg suwerennie kontroluje przebieg zdarzeń.
Bóg suwerennie kontroluje funkcjonowanie Kościoła. Wszelkie służby w Kościele realizowane są nie dzięki perswazji, nie dzięki inspiracji jakiegoś pastora czy rady starszych i tak dalej, ale zależą wyłącznie od Bożych decyzji i łaski. Zobaczcie, jak wiele dzisiaj się mówi, że starsi muszą się spotykać, czy pastorzy muszą mieć wizję Kościoła. Kiedyś dzwoni do mnie człowiek i mówi, jaką masz wizję Kościoła? Ja mówię, no tutaj jest napisane, jak ma wyglądać Kościół. No w Efezjan jest, w dziejach jest. Mamy się trzymać nauki apostolskiej, łamać chleb, głosić Ewangelię. To jest wizja Kościoła. No tej innych wizji nie potrzeba, naprawdę. Wizja jest tu. Ona była raz na zawsze dana świętym, a my mamy to kontynuować, jeśli chodzi o trzymanie się nauk ze Słowa Bożego. Zobaczcie, kolejne wersety. Wersety 21 do 23 to kolejny wątek, bardzo ważny, któremu musimy się koniecznie przyjrzeć, bo no tutaj naprawdę bardzo ważna nauka płynie dla nas z tego fragmentu na nasze czasy. Przypomnijmy sobie ten fragment. Mateusz 16, 21 do 23. Od tej pory zaczął Jezus Chrystus tłumaczyć uczniom swoim, że musi pójść do Jerozolimy, wiele wycierpieć od starszych arcykapłanów i uczonych w piśmie, że musi być zabity i trzeciego dnia wzbudzony z martwych. A Piotr, wziąwszy go na stronę, począł go upominać, mówiąc, miej litość nad sobą, Panie, nie przyjdzie to na Ciebie. A on obróciwszy się, rzekł Piotrowi, idź precz ode mnie, szatanie, jesteś mi zgorszeniem, bo nie myślisz o tym, co boskie, lecz o tym, co ludzkie. Czy to nie dziwny zwrot akcji w tym fragmencie? W ubiegłym tygodniu zobaczyliśmy piękne wyznanie Piotra o Jezusie. Piotr powiedział, że jest Chrystusem, że jest Synem Boga, czyli Bogiem w ciele. Jezus powiedział, że to nie było wynikiem jego inteligencji, jego jakiejś bystrości umysłu, tak, którą cechował się Piotr. Pan Jezus nazwał go nawet błogosławionym ze względu na to wyznanie, jak czytaliśmy w wersecie 17, nie ciało i krew objawiły mu tą prawdę, nie uczynił tego śmiertelny człowiek, ta wiara nie przeszła z ojca na syna, ale raczej Bóg Ojciec, który jest w niebie, pouczył swoje dziecko wybrane o tej wielkiej prawdzie. Więc widzimy Piotra, który, zobaczcie, jako pierwszy z uczniów wyznał boskość Jezusa, wyznał jego misję zapowiadanego Mesjasza u proroków. Piotr jako pierwszy z uczniów otrzymał Boże objawienie, czyli takie wewnętrzne przekonanie w tej sprawie, dzięki czemu wyznał wiarę, która była darem i jest darem od Boga. Piotr jako pierwszy z uczniów otrzymał obietnicę, że jego wiara o skalę, którą jest Chrystus, przetrwa wszystko. Czytaliśmy nawet bramy Hadesu, tak? Czyli krainy umarłych, tych bram nie przemogą, w zasadzie Kościoła nie przemogą, tak jak bramy Hadesu nie przemogły Jezusa, kiedy umarł, nie? Mało tego, Piotr jako pierwszy usłyszał zapewnienie, że otrzyma klucze Królestwa Niebios, o czym mówiliśmy do tej pory. A tu nagle Jezus mówi do niego, idź precz ode mnie, szatanie. Inne przekłady mówią, zejdź mi z oczu, szatanie. Jak to wyjaśnić? No, dziecko Boże, objawienie od samego Ojca, publiczne wyznanie wiary, klucze królestwa, a tu nagle idź precz, szatanie. Dlaczego Jezus tak powiedział? Wiecie, odpowiedź jest bardzo ważna. Dlaczego? Dlatego, że wielu chrześcijan wyrywa ten werset z kontekstu i mówi, zobacz, nawet Piotr wierzący miał szatana w sobie. Był zwiedziony, miał demony. Więc jest to bzdura na kółkach, co za chwilę zobaczymy. No ale biorą, wyrywają, no bo to przecież człowiek lubi wyrywać zawsze wszystko z kontekstów. Więc zwróćmy uwagę, bo odpowiedź znajduje się w grece biblijnej. Odpowiedź znajduje się w języku greckim. Gdy zobaczymy do biblijnej greki, to zapis idź precz szatanie brzmi tak. Hypage opisu mu satana. Hypage opisu mu satana. Dosłowne tłumaczenie brzmi tak. Odejdź za mnie, przeciwniku. Albo stań za mną, przeciwniku. Jest różnica między Mateuszem 4, 9, 10 i tak dalej, jak Jezus rozmawia z diabłem, też tam tak mówi, idź precz szatanie. Ale jak zobaczycie do greki, tam nie ma słów opisu mu. Czyli Jezus nie każe szatanowi iść za sobą. Jezus mówi, wynoś się stąd. Tak? Uciekaj stąd, zejdź mi z oczu.
wynoś się, nie chcę na ciebie patrzeć. Więc brzmi podobnie i dlatego polskie przekłady, one nie są precyzyjne, dlatego że musiałyby być takie przypisy gramatyczne, wiecie, opasłe tomy by się zrobiły, stąd muszą być kazania i musi być urząd nauczycielski, tak, w kościele, żeby to wszystko braciom wyjaśniać. Ale właśnie, odejdź za mnie przeciwniku, stań za mną przeciwniku. I teraz, co to znaczy? Najpierw zwróćmy uwagę na greckie słowo satana, które występuje w tym zdaniu. Słowo satana, czyli po polsku po prostu szatan, tak się przyjęło, wywodzi się z języka semickiego i oznacza przeciwnika Boga i przeciwnika wszystkiego, co jest Boże. Więc gdy Jezus zwraca się w ten sposób do Piotra, to nie oznacza, że Piotr stał się szatanem diabłem. Tak? Czyli tym, wiecie, konkretnym szatanem, tym demonem, tym duchem, arcywrogiem Pana Boga. Ten zwrot nie oznacza również, że w zbawionego apostoła Piotra wszedł szatan, tak jak było to z niezbawionym Judaszem. Wiemy, że w niego wszedł szatan i Biblia o tym mówi. Gdy wszedł w niego szatan, ten wstał i poszedł z Wieczerzy Pańskiej, nie? Podczas Wieczerzy Pańskiej. Jest tak dlatego, że w człowieku zbawionym zamieszkuje kto? Duch Święty. Duch Święty. I nie jest możliwe, by wraz z Duchem Świętym w zbawionym zamieszkiwał diabeł. To jest niemożliwe. A jeżeli tak jest, to ten człowiek nie jest zbawiony. Proste. Słuchajcie, jesteśmy świątynią kogo? Ducha. Którego ducha? Świętego. No więc kto mieszka w świątyni Ducha Świętego? Szatan? Zobaczcie, cały Stary Testament pokazywał, że jeżeli coś nieczystego znalazło się w fizycznej świątyni, to co się działo? Ludzie padali jak muchy. Albo trąd, albo padali trupem, albo ogień szedł z nieba. Dlaczego? Bo to jest obraz, to jest to, co było w Starym Testamencie, jest obrazem tego, co jest w Nowym Testamencie. Jeżeli chrześcijanie chcesz zrozumieć, co jest w Nowym Testamencie, co oznacza świątynia, to musisz przeczytać Stary Testament. Więc nie jest możliwe, że jeżeli jesteś świątynią duchową, twoje ciało jest świątynią ducha, to nie jest możliwe, żeby zamieszkał w tobie szatan. Musi tam mieszkać tylko i wyłącznie Bóg, Duch Święty. Więc o co chodzi w wypowiedzi Pana Jezusa? Jak wynika z wszystkich 36 fragmentów Nowego Testamentu, które zawierają słowo szatan, bo tyle ich jest w Nowym Testamencie, określenie to nie jest jedynie imieniem własnym i nie zawsze dotyczy zbuntowanego anioła Bożego, którego dzisiaj zwiemy potocznie szatanem lub diabłem. Określenie satanas występuje w Nowym Testamencie na przykład jako słowo opisujące zwiedzenie kogoś albo słowo opisujące postawę kogoś. Możecie sobie zobaczyć 1 Samuela 29,4 albo na przykład Izajasza 14,12, gdzie król Tyru jest przyrównany, tak, do szatana, do tego, który spadł z nieba i tak dalej. Ale to nie jest mowa o szatanie w pierwszej kolejności. To jest mowa o królu Tyru. Słowo szatan pada też w kontekście opisu ostrych prześladowań. Na przykład pamiętacie historię, gdy Paweł przyrównał prześladowania do ciernia w ciele, to powiedział, że to jest jakby posłaniec kogo? Szatana. Jakby posłaniec szatana. Ale on mówi o cierpieniach. On mówi o prześladowaniach. On nie mówi o tym największym aniele, wrogu Bożym, tylko o cierpieniach. I podobnie jest w tej sytuacji. Zobaczcie, Piotr nie jest szatanem w znaczeniu opętania przez diabła. Piotr nie stał się diabłem. Piotr, wypowiadając zdania niezgodne z wolą Boga, staje się przeciwnikiem. Przeciwnikiem Bożej woli, bo satanas oznacza przeciwnik. I Jezus mówi, to jesteś satanas, jesteś przeciwnik. On się staje satanos wobec suwerennego planu Bożego, którego wykonawcą miał być Jezus Chrystus. Innymi słowy, w momencie, gdy Piotr zaczyna użalać się, wiecie, nad Jezusem, zaczyna żałować Jego zbliżającej się śmierci, zaczyna mówić, jak czytamy tutaj, Panie, tak, zlituj się nad sobą, niech Cię Bóg przed tym zachowa, mówią niektóre przekłady, to Ci się nie może zdarzyć. No to w tym momencie, wiecie, on staje na pozycji przeciwnika Bożego planu, przeciwnika woli Bożej, który polega na czym? Na zbawieniu człowieka. Ten plan był o zbawieniu człowieka. Więc co doprowadziło do tego, że Piotr w tej sytuacji staje się satanas, czyli przeciwnikiem Bożych planów? Wiecie, Piotr w tej sytuacji zdecydowanie nie wziął pod uwagę najważniejszego.
Boga, Jego suwerennej woli. Ta sama suwerenność, zobaczcie, która obdarzyła Piotra łaską wiary, którą przed chwilą wyznał, kilka wersetów wyżej, została przez niego zignorowana. Czemu? Bo wzięły górę emocje. Górę wzięło ludzkie patrzenie na rzeczywistość. Górę wzięła nierozsądna miłość i bezrozumna troska o ziemskie dobro i pomyślność Pana Jezusa Chrystusa. Gdy Piotr napomina w ten sposób Pana Jezusa, pokazuje, że rozminął się z głównym celem misji polegającej na wcieleniu Boga i Jego przyjściu na ziemię jako człowiek, jako Mesjasz i Bóg w ciele. Można więc powiedzieć, że Piotr w tej chwili nie tylko zaprzeczył planowi Bożemu i stanął naprzeciw Jezusa na drodze, ale też zaprzeczył swojemu wyznaniu wiary. No bo wiecie, skoro wyznaje, że Jezus jest Mesjaszem, czyli Chrystusem, a za chwilę mówi, nie spotka cię to. No to komu zaprzeczył? No sam sobie zaprzeczył, tak? Sam sobie zaprzeczył. Stał się przeciwnikiem nie tylko wobec Jezusa i Boga, ale wobec samego siebie. Stał się szatanem dla samego siebie, mówiąc po w języku teologicznym. I teraz, gdybyśmy wrócili, zobaczcie, myślami do poprzedniego kazania, bo tu trzeba poczynić jeszcze jedną uwagę. Czy Kościół Pana Jezusa mógł być zbudowany na Piotrze, gdy widzimy Jego chwiejność? Czy to jest skała? Czy raczej ten kamyk, który tam wiatr rzuca tu i tam, nie? To jest to. To jest to. Czy Kościół Pana Jezusa mógł być budowany na człowieku, który raz wyznaje wiarę, który za chwilę mówi, Panie, z Tobą to na krzyż pójdę? No, za chwilę tak mamy w Ewangelii. No, a za chwilę sprzeciwia się woli Bożej, boi się małej dziewczynki, która powiedziała, o, ja Cię też słyszałam, tam widziałam z Nim. Śpiewaliśmy w pieśni dzisiaj. Paś owieczki me, synu paś. Trzy razy się Piotr zaparł. No rzeczywiście, problem stanął przed nim, nie? Młoda dziewczyna. No i koniec. I po Piotrze. 50-letni twardziel, którego miotały fale na morzu, zaprawiony rybak, konkretny facet, on się wystraszył dziecka. No i jak tu kościół budować na takim człowieku? A dzisiaj ludzie mówią, no tu kościół na Piotrze budowany. Serio? No jak on się teraz tutaj zachowuje? Można nazwać go opoką? Można nazwać go skałą? Myślę, że to kolejny dowód na to, że Piotr w ogóle nie jest absolutnie żadną skałą, tak, na której Jezus buduje swój kościół. Zobaczcie, Jeremiasza 17, rozdział, werset 5. Biblia mówi, taki znany fragment, ale myślę, że dobry w tym momencie, tak, żeby zacytować. Tak mówi Jahwe, tak mówi Pan. Przeklęty mąż, który na człowieku polega i z ciała czyni swoje oparcie. Tekst hebrajski mówi fundament, tak? To, na czym można się oprzeć. W ogóle dosłowny tekst mówi ramię, tak? Tak jak mamy w Biblii Gdańskiej. No bo ramię to jest, wiecie, jak ktoś pod ramię kogoś chwyci, to ma oparcie. Tak to wygląda. A od Pana odwraca się jego serce. Więc zobaczcie, jeżeli ktoś buduje swoją wiarę i przekonania na autorytecie jakiegoś człowieka, czyli wierzy tak, a nie inaczej, bo ktoś wierzy tak, a nie inaczej, i ten ktoś powiedział, że masz tak wierzyć, ale uwaga, to nie jest zgodne ze słowem Pana. To nie jest zgodne z Biblią. To Biblia nazywa takich ludzi jak? Przeklęci. Przeklęci. Czemu? Bo dałeś się złapać. Bo dałeś się złapać. Zacząłeś budować na ludziach. Na religii. Na tym, co ci wcisnęli do głowy. A nie na fundamencie, którym jest Chrystus. On jest tylko skałą. On jest drogą, prawdą i życiem. Jest tylko jedna skała, jedno oparcie, jeden fundament, a jest nim nasz Pan Jezus Chrystus, prawdziwa głowa Kościoła. Prawdziwa głowa Kościoła. Słuchajcie, ten starszy człowiek ubrany na biało, który siedzi w Watykanie na złotym tronie za ileś tam milionów dolarów, to nie jest głowa Kościoła. Absolutnie. To nie jest ten człowiek jest prezydentem Watykanu, owszem. Jest przywódcą, mentorem religii rzymskokatolickiej, ale nic poza tym. Nic poza tym. Urząd tego człowieka nie ma nic wspólnego z Biblią, nie ma nic wspólnego z urzędami kościelnymi, które są jasno w Biblii doprecyzowane. Na pewno pamiętacie w Efezjan 4 rozdziale, tam nie mamy tego do wyświetlenia, ale możecie sobie zajrzeć w Biblii, Paweł wymienia różne urzędy, tak? Ale nie wymienia papieża. I nie wymienia ciała kierowniczego na przykład. Tak? Mamy urząd, 4 urzędy w Biblii. Niektórzy mówią 5, ale właściwa egzegeza mówi, że 4. Więc mamy apostołów, proroków, ewangelistów oraz pasterzy i nauczycieli.
era apostołów, proroków, ewangelistów jest zakończona z chwilą śmierci ostatniego apostoła, natomiast dzisiaj mamy erę ostatniego urzędu, czyli pasterzy, z łaciny pastorów i nauczycieli. I to jest jeden urząd, bo każdy pastor musi być nauczycielem, nie ma innej opcji. U urzędzie papieża cisza. Nie ma. Papież to po grecku papas, czyli tatuś. Tatusiów nie ma w urzędzie kościoła. Tatusiów nie ma. Papas lub abba, bo abba jest słowem semickim, to jest to samo. Papas, abba jest zarezerwowany tylko dla kogo? Dla Boga. I dlatego w duchu wołamy abba, ojcze. I dlatego jest powiedział, nikogo na ziemi nie nazywajcie waszym ojcem, czyli tatusiem, papieżem z łaciny, bo jeden jest wasz ojciec, ten w niebie. I ten człowiek w Watykanie, który tam siedzi, nie jest żadnym papieżem, nie jest żadnym papas, nie jest żadnym abba. To jest prezydent Watykanu. Nic poza tym. Zobaczcie, Jezus powiedział, przyjdźcie do mnie wszyscy. Nie powiedział, przyjdźcie do Maryi, nie powiedział, przyjdźcie do papieża, mojego zastępcy, którego tam posadziłem w tych pięknych zdobieniach. Prawdziwa relacja z Bogiem, o której naucza Pismo Święte, to bezpośrednia relacja z Panem Jezusem Chrystusem, który jest drogą, prawdą i żywotem. To tak przy okazji kwestii budowania, tak, na tej skale, którą Piotr zdecydowanie nie jest, co poświadcza jego omylność, którą dziś omawiamy w tym fragmencie. Jeżeli katolicy mówią, papież jest nieomylny, a uważają Piotra za pierwszego papieża, to trzeba zadać im dwa pytania. Po pierwsze, czy Piotr też był nieomylny? Sorry. I drugie pytanie, czy Piotr miał żonę? Bo Biblia mówi, że miał. Ewidentnie, tak? No tak. No to teraz dlaczego papież nie ma żony i jest nieomylny? Mity. Mity. No ale zostawmy to, idziemy dalej. Czego uczy nas ta historia, jeśli chodzi o postawę Piotra? Wracamy do naszego głównego fragmentu dzisiaj. Zobaczcie, postawa Piotra, która niewątpliwie w jakiś sposób, kiedy ją obserwujemy, jest rozczarowująca. Tak? No bo czytamy, no jak, Piotr tutaj wiarę dostał od Boga, a tutaj takie rozczarowanie. No, ta historia pokazuje nam, że nasze serca ludzkie są bardzo prędkie do ignorowania Bożej suwerenności w naszym życiu, czyż nie? Zobaczcie, gdyby Piotr nie kierował się swoim sercem, swoimi emocjami, swoim ludzkim postrzeganiem rzeczywistości, to z pewnością w tej sytuacji jego reakcja byłaby zupełnie inna. To wszystko uczy nas, że gdy człowiek wierzący zaczyna patrzeć bardziej serduszkiem na życie, to przestaje patrzeć na nie z punktu widzenia Bożej perspektywy i popełnia wielki błąd, taki, jaki popełnił Piotr. Piotr pokierował się sercem. Być może ktoś, kto pierwszy raz czyta ten fragment albo słucha tego kazania, ma pierwszy raz kontakt z Biblią, czyta tą historię i może sobie pomyśleć, no ale co w tym złego, że Piotr, wiecie, wziął Jezusa na stronę, tak z dobroci serca chciał oszczędzić, tak, Panu Jezusowi tych wszystkich cierpień, śmierci. No przecież to wynikało z jego miłości do Jezusa, to wynikało z jego przyjacielskich relacji, on nie chciał źle dla niego i tak dalej. I właśnie, zobaczcie, takie przemyślenia, które mogą się pojawić w głowach, są właśnie dowodem na to, że serce jest zdradliwe. To jest dowód na to. To jest dowód na to. Zobaczcie, Jeremiasza 17, rozdział, werset 9. Dzisiaj byliśmy w 5 wersecie, ale zobaczcie do 9. Tam też ciekawie Jeremiasz mówi. Podstępne jest serce bardziej niż wszystko inne i zepsute. Któż może je poznać? Zobaczcie, człowiek ma to do siebie, że myśli o tym, co tu i teraz. Nie? Mieliście tak? Ja mam często. Nie jestem ufolutkiem. Jestem człowiekiem. I też tu i teraz. I się człowiek martwi, zamartwia. No i co z tego? Po co to? Ale nie myślimy o tym, czego chce Bóg w tej sytuacji. Pierwsza rzecz, pomyśl sobie uczciwie. Kiedy była sytuacja, że dzieje się problem, a ty tak? No, pewnie Boża suwerenność tutaj działa i wiesz. Nigdy tak nie jest. Pierwsze, co robisz, to panikujesz, potem beczysz, potem piszesz do siostry, brata, co się z tobą dzieje. Tak czy nie? No tak. Dlaczego? Bo jesteśmy jak Piotr. Serce. Wiecie, kiedy Biblia mówi o sercu, to nie mówi o tym mięśniu, co tam krew pompuje.
tak zwana pikawa, nie? To nie jest mięsień. Słowo serce w języku biblijnym to jest obraz wnętrza człowieka. Jego uczucia, takie jak miłość, smutek, zadowolenie, radość, zamiary, które są w człowieku. Więc Hebrajczyk, kiedy pisał słowo serce, używał go jako idiom opisujący wnętrze każdego z nas. Wnętrze, osobowość, nasze decyzje. Dlaczego jest to dobry obraz? Zobaczcie, tak jak fizyczne serce, które ma skurcz i rozkurcz. My mówimy, że to bije, tak? Serce bije. Bicie serca. To ono służy do natleniania i do pompowania krwi, która dociera regularnie do wszystkich organów. Po co? Żeby żyły. Dając im życie, dając funkcjonowanie w ciele. I zobaczcie, tak samo nasze duchowe życie i funkcjonowanie zaczyna się od czego? Od motywów, które są w nas. I dlatego Hebrajczycy przyrównali to do fizycznego, bijącego serca. Jak masz takie motywy, to tak zrobisz. Dlaczego jest, mówi, że nie to, co kala człowieka, tak? To nie to, co wchodzi do ust, tylko to, co wychodzi. Bo wychodzi skąd? Serca. Bo to jest Hebrajczyk, jest Żydem, więc mówi po semicku. Z serca. Z motywów. Bardzo podobnie ze słowem nerki, tak, w Biblii. Mamy dużo o nerkach. Ja też wiem coś o nerkach. Nie fajnego, ale niestety choruję na nerki. Ale tu też nie chodzi w Biblii o narząd wewnętrzny, tylko o idiom opisujący motywy człowieka, które są tak głęboko w nas, jak nerki w ciele ludzkim. I tak jak w czasach biblijnych nie można było zbadać nerek, dzisiaj, uwierzcie mi, też nie można, nawet jak tomograf ci podłączą, to też nie mają pewności, bo to jest tak głęboko ukryty narząd w człowieku, tak nasze motywy, którymi się kierujemy, są tak głęboko gdzieś w nas ukryte, w naszym jestestwie, w naszym człowieczeństwie, że nie jesteś w stanie tego ocenić. Kiedy z kimś rozmawiasz, to nie możesz powiedzieć, no, ma takie motywy na pewno. Dlatego Biblia mówi, nie sądźcie, no skąd wiecie, jakie on ma motywy, ten człowiek, nie? Dlaczego o tym wszystkim mówię? Zobaczcie, postawa Piotra, który pokierował się w tej sprawie sercem, a nie Bożą wolą, wiele nas uczy o nas, o naszym chrześcijańskim życiu, o naszym uczniostwie. Jeżeli jesteś człowiekiem zbawionym, to nigdy nie zapominaj, że żyjesz jeszcze na ziemi w ludzkiej rzeczywistości. Mimo, że jesteś zbawiony, to nadal żyjesz w ciele adamowym, które podlega ludzkim pożądliwościom. Biblia mówi, że nasze ciała są narzędziem w rękach grzechu, więc nie jest możliwym, by chrześcijanin na drodze uświęcenia osiągnął jakiś najwyższy stan, bezgrzeszny poziom świętości, który byłby przekonywujący dla Boga. Czyli Bóg patrzy na takiego człowieka i powie, o, ten to już taki ma poziom, taki level osiągnął, że on to normalnie jest już tutaj, po prawej stronie będzie siedział w Królestwie Bożym, albo po lewej. Tak nie jest. I chwała Bogu, że od uświęcenia Bóg nie uzależnił naszego zbawienia. Absolutnie tak nie jest. Mimo, że kościoły tak nauczają, co jest po prostu herezją. Dlaczego tak jest? Bo jeżeli w kwestię zbawienia musielibyśmy włączyć nasze uczynki, jakiekolwiek, nawet najmniejszy uczynek, to tym samym dzieło Jezusa Chrystusa byłoby dziełem niedokończonym, niekompletnym, a w rezultacie nie dającym zbawienia. Dopełnić zbawienia musiałby człowiek, musiałyby jego zabiegi, a to byłoby bluźnierstwem wobec Boga i jego suwerennego planu zbawczego. Więc jeżeli dzisiaj jesteś gdzieś w kościele i słyszysz, jak człowiek za kazalnicą mówi, no tak, ale musimy się uświęcać, bo bez uświęcenia nikt nie zobaczy Pana i wyrywa ci te wersety z kontekstu bezrozumnie i próbuje wrzucić do kwestii zbawienia i ofiary twoje uświęcenie jako to, co tam pieczątkę ma postawić, no to jest zwodzicielem. Jest wiedziony, mało tego, to jest bluźnierstwo na Chrystusa. To tak jakby podszedł do krzyża i powiedział tak, Panie Jezu, dziękuję Ci, że umarłeś za mnie, że tu cierpisz, ale trochę za mało, wiesz, zrobiłeś. Ja muszę jeszcze swoimi uczynkami doprecyzować to dzieło. Muszę je dopełnić. Powiedziałbyś tak? Nigdy. Nigdy, bo to jest bluźnierstwo. To jest obrzydliwe bluźnierstwo. No ale ludzie to robią dzisiaj ładnie ubrani, za kazalnicami i nie myślą, co mówią. A to jest bluźnierstwo. Więc jeżeli jesteś zbawiony, ponieważ otrzymałeś Bożą łaskę, to pamiętaj, że nadal żyjesz w ciele i może ci się przydarzyć to, z czym zmierzył się Piotr. Może ci się po prostu przydarzyć postawa Piotra. Może ci się zdarzyć, że w pewnych sytuacjach pokierujesz się bardziej sercem i tym, co jest związane z obecną rzeczywistością, którą widzą nasze oczy.
zamiast patrzeć oczami wiary i trwać w posłuszeństwie wobec woli Bożej, choć możemy jej nie rozumieć na dany czas. Jak może dojść do takiej sytuacji? Wiecie, Pan Jezus powiedział taką zasadę kiedyś, którą myślę, że warto przypomnieć. Jak otworzymy Biblię na Mateuszu na 10 rozdziale, parę kartek wcześniej, to w 24 wersecie Chrystus mówi coś takiego. Mateusz 10:24. Nie jest uczeń nad mistrza, ani sługa nad swego Pana. O co chodzi w tej zasadzie? No, gdy weźmiemy pod uwagę kontekst, to ta zasada mówi o tym, że jeżeli Jezus cierpiał prześladowania, to tak samo cierpieć będą Jego uczniowie. Nie ma zmiłuj. Jeżeli Pan Jezus był atakowany, opluwany, zniesławiany, wyzywany, prowokowany, odrzucony przez rodzinę, wyśmiany, wykpity, tak, to tego samego muszą doświadczać Jego słudzy, Jego uczniowie. Nie ma drogi na skrót. Dlatego apostoł Jan uzupełnia to myśl nieco dalej w Jana 15:20. Zobaczcie, tam jest powiedziane: wspomnijcie na słowo, które do was powiedziałem. Nie jest sługa większy nad Pana swego. Jeżeli mnie prześladowali, i was prześladować będą. Jeżeli słowo moje zachowali, wasze zachowywać będą. Więc te dwa fragmenty pokazują nam, drodzy, że nasze podążanie za Jezusem oznacza, że mamy być gotowi na ponoszenie, uwaga, wszelkich kosztów. Wszelkich kosztów z tym związanych. Pamiętaj, że jako uczeń nie jesteś nad mistrza. Nie jesteś nad Pana swego. Będąc uczniem, nie możesz być w lepszej sytuacji z ludzkiego punktu widzenia niż On sam. Nie możesz na przykład ominąć cudownie prześladowań, zniewag, niechęci świata do Ciebie, wyśmiewania Twojej wiary, Twojej wrażliwości duchowej. Mało tego, każdy prawdziwy uczeń Jezusa ma być gotowy tu i teraz zapłacić za to największą cenę, jaką jest Twoje życie. Czy jesteś na to gotów? Wiecie, fajnie się mówi, jak siedzisz na klimatyzowanej sali, brzusio pełny po śniadanku, zaraz będzie kawa i ciacho. Wszyscy się uśmiechają, są ci życzliwi. Nie masz problemów. Jesteś w miarę zdrowy. Świeci słońce, jest piękna jesień, Polska złota się zaczyna. Pięknie się o tym mówi. Ale co wtedy, kiedy nagle ktoś jednym podpisem w naszym pięknym polskim kraju zmieni zapisy ustawy i Twoje uczniostwo w Chrystusie zacznie być nielegalne? Co wtedy? Wiecie, dzisiaj nie zabraniają nam czytać Biblii. Możesz z nią chodzić po ulicy. Możesz nawet zatrzymywać ludzi i mówić im o Biblii. Bo masz prawo do głoszenia swojej wiary. To konstytucyjne prawo, chwała Bogu, to jest czas łaski, amen. Ale zawsze to powtarzam, że sytuacja może zmienić się z dnia na dzień, z godziny na godzinę. Chciałbym, żebyś postawił sobie pytanie, czy masz postawę Piotra, która mówi: miej litość, Bóg cię uchowa, nie przyjdzie to na nas, nie przyjdzie. Żadne prześladowanie nas nie dotknie. Tak właśnie. Czy raczej kierujesz się wolą Boga, która zapowiada prześladowanie ludu Bożego? Bo Biblia mówi, że będzie lud Boży prześladowany przy końcu. Zobaczcie, dzisiaj chrześcijanie bardzo często stwierdzają, co już poszło po sali, jakiś szmer, także wielki ucisk? Jaki wielki ucisk? To nie dla nas. Nie przyjdzie to na nas. Tu chodzi o Żydów. Jak co złego, to Żydzi zawsze. Wiecie, Kościół zostanie cudownie uratowany przed wielkim uciskiem, tak? Pochwycony w sposób nagły, w sposób niespodziewany. Niektórzy jeszcze mówią, no jak to, oblubienica Boża ma być pobita, opluta. A przepraszam, a w pierwszym wieku to nie była oblubienica? A co ta oblubienica robiła na arenach, kiedy tygryski ją gryzły, jadły i mordowały? No to wtedy Bóg nie oszczędził oblubienicy, a teraz ma oszczędzić, tak? To jest głupie. Biblia nigdzie o tym nie uczy. Nigdzie. Jeszcze inni stwierdzają,
Chrześcijanie są powołani do zwycięstwa, do obfitości we wszystkim, bo jesteśmy synami Boga. Bóg będzie zapewniał nam wszystkiego pod dostatkiem. Ostatnio czytałem takie wpisy. Sprawiedliwym nie grozi bieda, sprawiedliwym nie grozi kalectwo, sprawiedliwym nie grozi choroba, sprawiedliwym nie grozi śmierć. I tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Tym się dzielą chrześcijanie na Facebooku. Czy rzeczywiście taka jest wola Boża? Biblia nie obiecuje nam cudownej ochrony przed złem, które może nas dosięgnąć. Biblia w żadnym miejscu nie naucza, że zostaną po tobie spodnie i buty i nagle znikniesz, wyparujesz z ziemi, żebyś w ten sposób uniknął prześladowania czy cierpienia ze względu na Jezusa. To jest nowa nauka. Kiedy ją zbadacie, to się okazuje, że ona ma ze 150 lat maksymalnie. Ani reformatorzy, ani uczniowie Jezusa, ani Kościół przez wszystkie 20 wieków nie uczyli czegoś takiego. To jest nowatorstwo. Suwerenność Boga nie oznacza, że będzie On chronił ciebie przed wszystkim, co byłoby dla ciebie niekorzystne na sposób doczesny. Biblia uczy nas, że Bóg obiecuje chronić nas przed swoim gniewem. Nie jesteśmy przeznaczeni na gniew, ale nie przed uciskiem, który będzie sytuacją napiętą przed przyjściem Pana Jezusa. Bóg obiecuje ochronić naszą wiarę do samego końca, a nie ochronić nasze majątki, nasze samochody, nasze konta w banku i dobrobyt przed jego utratą. Bóg obiecuje chronić nas przed chorobami duchowymi, przed herezją, zwiedzeniem, która jest w Biblii często przyrównywana do chorób, a nie przed chorobami cielesnymi. Chrześcijanie mają raka, mają nowotwory, często umierają w cierpieniach. To co, za małą wiarę mają? Bóg ich opuścił? Co to za bzdury? Bóg nie obiecuje ci, że na pewno twoja rodzina zostanie zbawiona, skoro ty jesteś zbawiony. Bo Biblia mówi, że Bóg przyniósł miecz, a nie pokój. Przyniósł rozdwojenie wśród rodzin, a nie pojednanie wśród rodzin. Musimy być tego świadomi. Bóg nie obiecuje ci na przykład, że na pewno znajdziesz żonę chrześcijankę wśród Biblii niewierzących. Niektórzy chyba do kościoła chodzą tylko po to, żeby kogoś znaleźć. No ale przepraszam, tak jest. A może wolą dla twojego życia jest to, żebyś nie posiadał żony czy męża. Bo Bóg wie lepiej, co będzie. I to jest dla ciebie korzystne. I tak ma być. To jest dla ciebie błogosławiony stan. Czemu Paweł mówi, lepiej byłoby, gdyby nie mieli żon? Nie? Czytasz ten werset, no jak to co, nie mam żony? Żono, wypakuj się tak, bo lepiej jest. Znowu, zły kontekst, tak? Zła egzegeza. Nie. Paweł mówi na siebie, ale Paweł rozumie suwerenność Boga i mówi tak, Boże, ty wiesz najlepiej, dla mnie to jest najlepsze. Bo mam czas dla zboru, mam czas, żeby jeździć. Mało tego, jakbym żonę tam przez te rozbite statki, jeszcze musiałbym pod pachę je trzymać, nie? Rozbite statki, prześladowania, kamieniowania, przecież kobieta by tego nie wytrzymała. On mówi, dla mnie to jest najlepszy stan. Dlaczego? Bo on patrzy nie jak Piotr, tu i teraz, tylko on patrzy na suwerenność Boga. Dlatego nie możesz tej zasady brać do siebie dzisiaj. No, to wiesz, bo tu... Nie? Trzeba mądrze czytać Biblię. No, trzeba mieć tego ducha, tak? I widzieć konteksty. Bóg nie obiecuje ci również, że gdy wyznasz Jezusa swoim Panem, to twoje życie w mgnieniu oka zmieni się na pasmo szczęścia i pomyślności. I na pewno będziesz żył długo, szczęśliwie, nigdy nie upadniesz, nie zrobisz nic głupiego, nie popełnisz grzechu. Tego Biblia nie naucza. Biblia naucza, że cierpienia, prześladowania, choroby, utrata tego, co cenne dla ciebie pod względem materialnym, otrzymywanie tego, czego nie oczekujesz lub nieotrzymywanie tego, co wydaje się tobie konieczne, często służy celom Bożej suwerenności, takim jak wypróbowanie jakości naszej wiary. Bo wtedy się okazuje, czy służysz Bogu, bo mam z tego korzyść, a co ja z tego będę miał? No tak, co z tego będę miał, no to Kościół nie jest dla ciebie. Jezus nie jest dla ciebie. Zbawienie nie jest dla ciebie. Przestań się łudzić. Na kolana i nawracaj się. W Kościele nie jesteśmy, bo mamy. W Kościele jesteśmy, bo chcemy dać. Co robisz dla Kościoła? To są bardzo ważne, wiecie, rzeczy przy tej sprawie. Ale wracając do prześladowań, zobaczcie, 1 Piotra, rozdział 1, wersety 6 i 7, gdybyśmy zobaczyli, to w kwestii tego cierpienia naszego doczesnego czytamy w Słowie Bożym w ten sposób. 1 list Piotra, rozdział 1, werset 6 i 7. Gdy mowa o cierpieniach, mamy zapis: weselcie się z tego, albo radujcie się, tak? Weselcie się z cierpień. Mimo, że teraz na krótko, gdy trzeba, zasmuceni bywacie różnorodnymi doświadczeniami albo próbami.
ażeby wypróbowana wiara wasza okazała się cenniejsza niż znikome złoto w ogniu wypróbowane ku chwale i czci i sławie, gdy się objawi Jezus Chrystus. Zwróćcie uwagę. Nie masz płakać i trząść się. Co dalej? Biblia mówi, wesel się. Raduj się, jak cię cierpienie spotyka. A wiecie, kto napisał te słowa? Piotr. Ten sam Piotr. Ten sam Piotr, który 31 lat wcześniej, bo taki jest odcinek czasu między Ewangelią, zdarzeniami, które miały miejsce przy Jezusie, a listem. Więc 31 lat wcześniej, zobaczcie, Piotr życzył Jezusowi, by nie spotkało go żadne nieszczęście, żadna próba, żadne doświadczenie, żadne cierpienie. Po 30 latach chodzenia z Panem Jezusem Piotr zrozumiał, że suwerenna wola Boża to nie życie usłane różami, to nie życie, w którym Bóg ma obowiązek cudownie chronić nas przez rzeczywistością, w której żyjemy, i to nie jest życie, w którym Bóg na każde skinienie paluszkiem ze strony chrześcijanina będzie działał dla niego cuda. Bo Bóg to nie jest, wiecie, dżin, złota rybka, inny magik i cudotwórca. On nie jest po to, żeby spełniał twoje życzenia, bo ty chcesz. Jeszcze w imię Jezusa ogłaszam. Co ogłaszasz? Pokuta, nawrócenie. Nie bluźnijmy. Nie mamy prawa czegokolwiek ogłaszać. Nie mamy prawa tego czynić. Piotr pisze do chrześcijan wszystkich wieków. Weselcie się z tego, mimo że teraz na krótko, gdy trzeba, zasmuceni bywacie różnorodnymi doświadczeniami. Dlaczego mamy się weselić, gdy jesteśmy zasmucani? Ktoś to czyta umysłem, to mówi nonsens. No jak, masz się cieszyć, że ci smutno? Dlaczego Piotr to pisze? Bo w ten sposób, zobaczcie, dalej pisze Piotr, nasza wiara jest wypróbowywana, byśmy mogli oddać nią chwałę Jezusowi Chrystusowi, gdy po nas wróci. I dlatego czytamy w ostatnim tutaj wersecie, no właśnie, siódmym, tak? Ku chwale i czci i sławie, gdy się objawi Jezus Chrystus. Nie żebyś był uchachany, szczęśliwy, radosny i spokojny w tym życiu, bo nie będziesz spokojny w tym życiu, nie ma na to opcji. Świat nas tak bombarduje z różnej strony, chociaż nie mamy wojen i jeszcze jest okej, ale ludzie są źli wobec nas. Potrafią nam zabrać radość. Sytuacje w naszym życiu mogą sprawić, że ręce opadają. Ale wtedy masz się cieszyć, dlatego że to wszystko sprawdza twoją wiarę. I czy jesteś przy Bogu dlatego, że On cię kocha i cię zbawił, czy jesteś, żeby mieć korzyść? To jest próba, musi być próba twojej wiary. Jeżeli wiara jest wiarą biblijną, to tak będzie i przetrwasz tą próbę. Zobaczcie, Piotr pisze to z doświadczenia. 30 lat wcześniej chwilowo o tym po prostu zapomniał. Popatrzył na rzeczywistość na sposób ludzki. Popatrzył sercem, popatrzył swoimi zdradliwymi emocjami. Skoncentrował się wyłącznie na doczesnym dobru dla Jezusa i dla siebie, ale nie wziął pod uwagę celów wynikających z Bożej woli. I teraz pomyśl, co by było, gdyby Bóg w ciele, Jezus Chrystus, zgodził się z Piotrem. Piotr mówi, Panie, nie przyjdzie to na Ciebie. A Jezus mówi, dobra. Masz rację. Twoje emocje wzięły górę. Co by było? Czy wypełniłyby się proroctwa potwierdzające, że Jezus jest Jezusem Chrystusem, Mesjaszem? Nie. Czy doszłoby do zwycięstwa nad diabłem? Nie. Czy doszłoby do zwycięstwa nad śmiercią? Nie. Czy Jezus stałby się naszym arcykapłanem? Nie. Czy moglibyśmy się stać dziećmi Bożymi? Nie. Czy doszłoby do zbawienia w ostateczności ludu Bożego? Nie. A czemu nie? No bo emocje wzięły górę. Zobaczcie, co mogą zrobić emocje. No jest coś strasznego. Emocje są w przeciwieństwie wobec woli Bożej. Zatem chwała Bogu, że nie wysłuchuje naszych próśb. Wszystkich, tak? Bo gdyby wysłuchał Piotra, to koniec. To znaczy, Bóg wysłuchuje wszystkich naszych próśb. Ale brak odpowiedzi jest często najlepszą odpowiedzią dla nas. Bo jakby Bóg słuchał i robił wszystko, co ty chcesz, człowieku, to by był koniec twój. By był koniec. Byś się pocieszył chwilę. Ale super. A za chwilę koniec po tobie. Bo Bóg wie, co jest dla ciebie najlepsze. Bo wola Boża jest najwspanialszą rzeczą,
którą może nas spotkać w życiu. Więc wiemy już, dlaczego Piotr został nazwany przez Jezusa szatanem, przeciwnikiem. Nazwał go tak, ponieważ patrząc po ludzku na rzeczywistość, on stracił cele, które wynikały z odwiecznej woli Bożej. Stojąc po stronie ludzkich emocji, stał się chwilowo przeciwnikiem Satanas wobec Bożego planu. Ale zobaczcie, że w tej wypowiedzi Pan Jezus nie nazwał go szatanem i to wszystko. Czytamy tutaj też coś bardzo istotnego. Jezus mówi to, co mówiłem wcześniej, ale zwróćmy na to uwagę. Idź precz ode mnie, szatanie. Te słowa hypage opisu mu, satana. Czyli dosłownie odejdź za mnie, przeciwniku, albo stań za mną, przeciwniku. Zobaczcie, tekst grecki pokazuje nam, że Jezus nie wygania Piotra precz. Nie wyrzuca go tak naprawdę. Nie gardzi nim jak prawdziwym diabłem, jak miało to miejsce w Mateusza 4. On tego nie robi, ale raczej pokazuje rozwiązanie dla słabości wiary, która uwidoczniła się w Piotrze. Jezus mówi innymi słowy tak. Piotrze, w tym momencie stałeś się przeciwnikiem woli Bożej. Jesteś mi zgorszeniem. Dlaczego? Bo namawiasz mnie do nieposłuszeństwa, tak? Wobec woli Bożej, czyli do grzechu. Ale jest rozwiązanie. Stań za mną. Stań za mną. Odejdź za mnie. Dlaczego odejdź za mnie? Bo stoisz teraz przede mną. Stoisz na drodze, na mojej drodze do wykonania woli Bożej. Ale twoim właściwym miejscem nie jest doradzanie Bogu w jego planach, ale posłuszne podążanie za nim. Nie przed nim. Za nim. Piotr nie jest od napominania Boga. A on go strofuje. Przecież stoi przed nim Bóg. On strofuje Boga. On dyktuje Bogu, co ma robić. Spójrzmy na to w ten sposób. Dlatego Jezus karci go i mówi, nie myślisz o tym, co Boże, lecz o tym, co ludzkie. Przekład ewangeliczny mówi ciekawie. Patrzysz na to nie z Bożego, ale z ludzkiego punktu widzenia. Nie? Myślę, że to kolejna lekcja dla nas. Zobaczcie, bardzo często jest tak, że chrześcijanie w swoich modlitwach przyjmują taką piotrową postawę napominania Boga. Co mam na myśli? Każdy chrześcijanin wie o tym, że najpierw ma się dziać wola Boża. Tak? Każdy z nas zna modlitwę pańską, tak zwaną Ojcze Nasz. Tam mówimy, niech się dzieje wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Znamy? Znam. Niemniej, wiedząc o tym fakcie i wierząc, że tak jest, że wola Boża musi się tam dziać. I tu. Najpierw tam, potem tu. To robimy coś takiego. Boże, niech się dzieje Twoja wola. Niewątpliwie. Mówimy na to amen. Ale spraw, żeby stało się to i to. Spraw, żeby ten człowiek zachował się tak i tak. Spraw, żebym to zrobił w ten i w ten sposób. Ale niech się dzieje wola Twoja. Tak mamy? No nie oszukujmy się. No tak jest. Tu w głowa pracuje, tu wola Boża musi się dziać, ale tu w sercu, no tak, ale... No to kogo wola? Niech się dzieje wola moja chyba. Jako w niebie, mam nadzieję, tak i na ziemi, czego jestem pewien. No ale tak to wygląda. To nic innego jak postawa Piotra. Zobaczcie, on mówi tak, Panie, przed chwilą czytaliśmy, tydzień temu przed chwilą, no to tak szybko czas leci. Panie, Ty jesteś Chrystusem, Ty jesteś Synem Boga. Ja wierzę, że Ty przyszedłeś tutaj z misją od Ojca, z misją zbawienia świata, tak, jak najbardziej, ale za chwilę, Panie, ale nie spotka Cię to. Nie spotka Cię to. Zlituj się nad sobą. Boże, uchowaj. Rozumiemy, o co chodzi, tak? Jak porównamy siebie. My wiemy, że wola Boża ma się dziać najpierw, ale w serce nasze, które jest zdradliwe, twierdzi, okej, ale na naszych zasadach. Niech się dzieje Boża wola na naszych zasadach. Dlatego Słowo Boże stawia tutaj tak naprawdę nam pytania dotyczące naszego postrzegania Bożej woli. Jak postrzegasz Bożą wolę? Pamiętajmy, że wola Boża niekoniecznie będzie oznaczać dla nas korzyści, radości, źródła satysfakcji doczesnej. Mówiąc z perspektywy ziemskiej, bo w niebiańskiej to zawsze będzie ok. Tylko my tej niebiańskiej często nie widzimy, no i tak sobie kombinujemy, no ale to mam być błogosławiony, mam się radować, mam obfitować, a to co? No bo nie rozumiemy też tych wersetów, no to tak gadamy. Nie. Dlatego gdy się modlisz o Bożą wolę,
to nie oczekuj realizacji swojej woli. Proste. Jeżeli modlisz się o wolę Bożą, to nie oczekuj swojej woli, że ona się spełni. Nie bądź rozczarowany odpowiedzią na twoją modlitwę, bo ona wcale nie musi być tym, czego oczekiwałeś i co naprawdę miałeś w sercu. Bo to Jego wola ma się dziać, a nie twoja. Więc czego nauczył nas dzisiejszy fragment Ewangelii? Wiecie, wielu teologów uznaje ten fragment za takie jakby kolejne powołanie Piotra. Pierwsze powołanie to było wtedy, kiedy Chrystus do niego przyszedł i powiedział: Piotrze, pójdź za mną, nie bój się, od tej pory ludzi łowić będziesz. Pamiętamy? Tam Łukasz, nie? 5 rozdział, 10 werset. To było pierwsze powołanie Piotra. Drugie powołanie to to, co dzisiaj. Stań za mną, przeciwniku, nie idź przed Bogiem. Tylko stań za mną, podążaj za mną, bo ja jestem Bogiem, a nie ty. Nie jesteś moim doradcą. Mateusz 16, 23. A trzecie zawołanie na Piotra to po zmartwychwstaniu Pana Jezusa, który powiedział: paś moje baranki, paś moje owieczki, z Jana 21, 17. No, tak to już było z Piotrem, że wszystko musiało się trzy razy dziać u niego w życiu, tak? No, żeby okazał w końcu posłuszeństwo. Musiał się zaprzeć trzy razy i trzy razy zapłakać nad sobą. Musiał trzy razy usłyszeć powołanie Jezusa, trzy razy przepłacić to smutkiem, łzami, opamiętaniem Bożym. No i musiał też trzy razy sprzeciwić się wizji zwierząt, tak, czystych i nieczystych, o czym dzisiaj mówiłem, kiedy Bóg wysłał go z kluczami Ewangelii do pogan, żeby otworzył drzwi wiary poganom, z których Korneliusz był pierwszy, o czym dzisiaj mówiłem. Także trójka to liczba Boża, no ale też liczba, z którą Piotr ma wiele do czynienia, tak, w swoim uczniostwie. I wiecie co, my tak słuchamy tego i mówimy sobie: no ale Piotr to był uparty. Dajcie spokój. Trzy razy Bóg musiał do niego mówić. Ale to wiesz, nie, no Piotrze. Myślimy tak sobie, nie? No, bo my tacy fajni jesteśmy. No i właśnie, jak jest z tobą? Jak jest z tobą? Trzy razy starczy? Ja powiem wam tak, jak patrzę na siebie, to i 33 razy to za mało czasami. Bóg mówi tak, a nie, Radek po swojemu. Tak, nie, i dalej po swojemu. Nie? No, każdy może sobie tam policzyć, ile razy tam Bóg do niego mówił przez Słowo Boże, przez czytanie, czytasz Słowo Boże, o, mówi, a ty po swojemu. Niestety. Bardzo często jesteśmy skłonni do pochopnych podsumowań apostołów, opisanych postaci w Biblii, ale prawda jest taka, że na podstawie ich życia, i to życie jest opisane w Biblii dla nas, bo tak naprawdę Bóg chce pokazać nam dzisiaj wiele prawd o nas, ale też wiele prawd o swojej suwerenności przy naszej upartości i naszej cielesności i o tym, że po prostu czasem, tak po ludzku, zdarza się nam zapomnieć o tym, kim naprawdę jest suwerenny Bóg. Historia Piotra pokazuje nam, że bardzo łatwo jest zacząć myśleć o sobie zbyt wiele. Zobaczcie, gdy Piotr wyznał wiarę wśród apostołów, został pochwalony przez Jezusa, Pan Jezus stwierdził, że sam Ojciec mu to objawił, tak? Potem wręcza mu klucze królestwa. To już tak się zrobiło słodko, tak? Tak cudownie, że Piotr postanowił napomnieć samego Boga. No, taka jest prawda, taka jest narracja tych fragmentów. I zobaczcie, jak to zrobił. Tak to zrobił, że zaprzeczył swojemu wyznaniu i zaprzeczył woli Bożej. Wiecie, czasem jest tak, że chrześcijanin myśli sobie w ten sposób. Ja to już jestem tak mocno w wierze. Bóg mnie tak mocno chroni i pilnuje. Mnie to już nic nie ruszy. Nic mnie nie ruszy. Tak kocham Jezusa. Jestem naprawdę mocny. Znam doktryny. Wierzę w nauki biblijne. Poprawnie wierzę. Znam wersety na pamięć. Mam wiarę od Ojca, który jest w niebie. Jestem błogosławiony. Bóg mnie wybrał, Bóg mnie ubłogosławił, nic mnie nie ruszy. Cóż może mi się stać? Wiecie, często w takich chwilach przychodzi próba. Oj, przychodzi próba. Dlaczego? No bo jak tak głośno reklamujesz się, taki mocny jesteś, no to Bóg mówi: okej, no to sprawdzimy, zobaczymy, czy jesteś taki mocny. Bo w buzi to jesteś mocny. Oj, oj, oj. No i ta próba musi przyjść. I wiecie, często jest tak, że Bóg ci w tym momencie zaczyna demonstrować, że wcale nie jesteś taki och, ach. Właśnie wtedy dowiadujesz się o sobie
prawdy, że jesteś grzesznikiem. Bo w tym momencie się potykasz, popełniasz grzech, upadasz, wpadasz w zniechęcenia, różne rzeczy. Zaczyna się niesamowity proces myślowy w chrześcijaninie, bo próba przychodzi. Zaczyna się podważanie Bożej suwerenności, kierowanie się emocjami, kierowanie się źle pojętą miłością, podejmowanie decyzji, w których to ty jesteś w centrum, a nie Bóg, miłowanie bardziej doczesności niż wieczności, lęk i przerażenie na myśl o prześladowaniach, smutek z powodu braku takiej odpowiedzi na modlitwy, jakiej oczekujesz. To pokazuje o tobie próba. I tak bardzo często jest. No i co ci po tym, że znasz Biblię na pamięć? No co ci po tym? Co ci po tym, że doskonale znasz doktryny? Że potrafisz powiedzieć, gdzie co jest napisane? Co ci po tym wszystkim, jeśli nie robisz z tego użytku wtedy, gdy naprawdę tego potrzebujesz? Wiecie, doktryna jest tym, czym, co mamy strzec. To jest najważniejsza rzecz. Ale sama w sobie jest niczym, jeżeli ty nie potrafisz z tego skorzystać. I nie jest to twoją wiarą. Jeżeli pozostaje tylko intelektem, to na nic się to nie zda. Musisz tym zacząć żyć. Właśnie wtedy, kiedy przychodzisz do takiej próby, Bóg zaczyna pokazywać ci, że chrześcijaństwo nie polega na poukładaniu sobie wszystkich doktryn i to na tyle. Kropka. Mam wyznanie wiary, londyńskie czy jakieś inne, stawiam na półce, ja tak wierzę. Jestem chrześcijaninem, bardzo poprawnym, bo ja wszystko rozumiem już. Na tym chrześcijaństwo nie polega. Chrześcijaństwo polega na poukładaniu doktryn, co jest najistotniejsze dzisiaj. Mamy strzec doktryn, ale też na robieniu z nich użytku, by uwielbić Bożą łaskę i Jego suwerenność w swoim życiu, zwłaszcza wtedy, kiedy Bóg to próbuje. I tego uczy nas Mateusza 16. Tak naprawdę od 13 do 23. Myślę, że to dwuczęściowe kazanie może kiedyś okazać się dla nas błogosławieństwem. Może teraz słuchasz jako teoria, no fajno, ale może przyjść taki czas, kiedy wrócisz do tego kazania i powiesz, o, to mi jest teraz potrzebne w tym momencie, to przypomnienie, więc mam nadzieję, że tak będzie, że to będzie takie dobre przypomnienie, gdzie jest nasze miejsce w suwerennych planach Bożych. Nie masz iść przed Jezusem i pouczać Boga, jak ma być i jak ma robić, funkcjonować w twoim życiu, ale pokornie idź za Nim. Słuchaj Jego głosu. Nawet jak ci się to nie podoba, to On wie, co jest dla ciebie najlepsze. Dlatego, mówiąc językiem biblijnym, nigdy nie bądź szatanem. Teraz już wiemy, dlaczego tytuł taki był. Nie bądź szatanem. Nie bądź satanas. Czyli nigdy nie bądź przeciwnikiem Bożych suwerennych planów. Nie zapominaj Boga. Nie napominaj Boga. Nie przeciwstawiaj się Jego zamiarom. Nie patrz na świat i rzeczywistość oczami ludzkimi, ale patrz na wszystko z perspektywy Boga. Niech pouczająca historia Piotra codziennie nam o tym przypomina. Amen.